Stycznym był ze mną pan wicestarosta powiatu, rozmawialiśmy. Z mojej strony jest deklaracja pomocy tej rodzinie, pomocy psychologicznej i medycznej. Natomiast myślę, że potem i pan wicestarosta też mógłby kilka rzeczy powiedzieć, ewentualnie zadań, jakie by na siebie przyjęło starostwo powiatowe w pomocy tej pacjentce. Jeżeli by były jakieś pytania szczegółowe o medyczne problemy tych pacjentek i tak dalej, to bym poprosił o pytania do pana dyrektora medycznego, pana Włodzimierza Budzyńskiego. No właśnie, coś więcej o stanie tej kobiety. Jakie są rokowania w takim sensie, ile ona ma tych obrażeń, jak wygląda nad nią opieka, bo ilu zabiegach jest, jeśli można cokolwiek na ten temat. Proszę państwa, pacjentka została przywieziona w stanie krytycznym, stanie ciężkim. Miała liczne, kilkanaście ran, kłuty wyciętych twarzy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i brzucha. Zostało przeprowadzone wręcz błyskawicznie po przywiezieniu cięcie cesarskie, dzięki któremu urodziło się dziecko w głębokiej zamartwicy, ale żywe. Zostało zresuscytowane. Pacjentka, tak jak tu pan prezes przed chwilą państwu mówił, była, przepraszam, jeszcze przez dwie godziny zaopatrywana przez lekarzy chirurgów, były zaopatrywane rany powierzchowne, rany skóry, rany ciała. Dziecko, tak jak tu pan prezes też wcześniej wspomniał, zostało przewiezione do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Oddział neonatologiczny ma poziom kliniczny. Dziecko przebywa w chwili obecnej w oddziale neonatologicznym w Ostrowie i jest w stanie krytycznym. Pacjentka jest aktualnie, mama, pacjentka ciężarna po cięciu cesarskim, jest w książce farmakologicznej w stanie stabilnym, dobrym. Ale jakie są rokowania? Można poglądać. Odnośnie mamy, tak. Myślę, że na dzień dzisiejszy dobre. Czyli przeżyje? Myślę, że tak. Czy będzie jeszcze jakieś zabiegi miała wykonywane? No bo jakby zabieg cesarskiego cięcia był związany też z dzieciaczkiem, ale czy na przykład z tymi ranami, które ona ma kute, jeszcze jakieś zabiegi są planowane? Pani redaktor, w szpitalu Jarosińskim więcej zabiegów, myślę, nie będzie miała przeprowadzanych. Musimy poczekać, aż wygoją się rany, te chirurgicznie się wygoją rany i później to już jest kwestia, to są rany twarzy, to są rany policzka, rany szyi, rany klatki piersiowej. Wypowiedzieć się będzie musiał lekarz chirurg plastyczny, który ewentualnie pomoże przywrócić dobry stan. A te rany nie te, które by podlegały pod chirurgia plastycznego, ale te, które ma właśnie klatki piersiowej czy brzucha, one rozumiem, że nie spowodują żadnych uszkodzeń trwałych czy jakiejś niepełnosprawności, nie. Tak? Tam nie było takich ran, które drążyłyby powiedzmy do jamy opłucnowej czy do jamy brzusznej. Była jedna głęboka rana, która niestety doprowadziła do rozcięcia okolicy łopatki u dziecka wewnątrzmacicznie, a więc była uszkodzona macica, był obfity krwotok z macicy i do macicy. Przez to pacjentka została przywieziona, pacjentka była przywieziona w stanie wstrząsu hipowolemicznego. No ale na szczęście tu muszę podkreślić profesjonalność kolegów pracujących w Zespole Ratownictwa Medycznego, profesjonalność kolegów z SOR-u, którzy potrafili w błyskawicznym czasie zorganizować pomoc, wykonać cięcie cesarskie, zaopatrzyć obfite rany, obficie krwawiące rany. Czy wiadomo wstępnie, kiedy może być wybudzana? Skoro na myślę, że jest to kwestia 2-3 dni. Czyli raczej po weekendzie, tak? Tak. Mhm. Jaka pomoc dla tej rodziny właśnie, bo można coś więcej powiedzieć, bo to znaczy wiadomo, że w takich sytuacjach kryzysowych trudno mieć gotową receptę na pomoc, jaką tej rodzinie należy udzielić. Samorząd powiatu jarocińskiego
o czym wspomniał pan prezes, nawiązał kontakt z rodziną poszkodowaną. Przede wszystkim chcemy pomóc przy zawiźnianiu tych ran niewidocznych, chodzi o psychikę, to już o czym pan prezes wspomniał. Przede wszystkim pomoc psychologiczna, ale również pomoc, krótko mówiąc, organizacyjno-prawna, bo zdaję sobie sprawę, że w tym pierwszym trudnym, najtrudniejszym okresie taka pomoc jest najwszechmiar potrzebna. Oczywiście również jest deklaracja daleko idącej pomocy na wszystkich płaszczyznach. Po prostu stoimy na stanowisku, że w tak trudnej, traumatycznej sytuacji samorząd musimy jako ludzie być obok tych, którzy zostali w ten sposób poszkodowani. To bardziej pytanie zapewne do kolegów lekarzy z Ostrowa Wielkopolskiego, natomiast czy my wiemy, że w związku z niedotlenieniem możliwym są też kwestie związane z neurologicznymi powikłaniami? Czy tutaj coś możemy określić, jak długo to niedotlenienie trwało, czy tutaj jest to w ogóle medycyna w stanie określić, czy dziecko będzie, jeśli przeżyje te rany bezpośrednie, mechaniczne, jakie są te neurologiczne rokowania w sprawie dziecka? Panie redaktorze, to dziecko urodziło się w głębokiej zamartwicy. Dziecko bezpośrednio po urodzeniu było resuscytowane, urodziło się, dostało jeden punkt w skali Abla. Tak? To dziecko koledzy przywrócili do życia. Tak? Możliwości regeneracyjne tak młodego organizmu nie potrafimy tego ocenić, na ile pozwolą się zregenerować temu organizmowi, ale dziecko w chwili obecnej jest w stanie krytycznym. Ja nie chcę wypowiadać się za kolegów z oddziału ostrowskiego, tak? Tylko te informacje, które posiadam, nie można rozmawiać na temat skutków odległych, skutków neurologicznych, jeżeli nawet nie wiem, czy to dziecko przeżyje. Czy brane jest pod uwagę, ja rozumiem, że to jest tak za bardzo w przyszłość, bo stan dziecka jest bardzo ciężki, ale jest brane pod uwagę ewentualne przewiezienie matki do Ostrowa, żeby było bliżej dziecka? Proszę pani redaktor, w chwili obecnej, stan obecny mamy. Ja wiem, że obecnie to nie jest możliwe. Ja rozumiem. Przebywa w śpiączce farmakologicznej, więc o tym w ogóle nawet nie rozważaliśmy. My najpierw wybudźmy pacjentkę z tej śpiączki farmakologicznej, którą jest ona leczona. Rozumiem, tak? Oczywiście. I to już będzie po wybudzeniu, to już musi być decyzja pacjentki jako matek. Nie nasza. To nie my o tym decydujemy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy.